Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dzisiaj swoje obrady ma w Bielsku, w willi Teodora Sixta, bardzo piękny budynek. A dzisiaj będziemy zajmowali się, oprócz przygotowaniem zgromadzenia ogólnego, to w kolejnych tygodniach na pewno będzie zajmować zarząd. Zajmiemy się problemem Ukrainy, pomocy Ukrainy, pewne podsumowania, pewne wnioski. Chcemy jako Śląski Związek, mamy takie ambicje, koordynować te działania to Niebojstwa Śląskiego. Dotychczas to się udaje, współpraca z panem wojewodą jest dość dobra. I bardzo się cieszę, że Darek przyjął zaproszenie do Bielska Białej. Ale tak jak każdy zarząd, oczywiście było mnóstwo punktów ważnych dla samorządów w naszym województwie. Trudno dzisiaj rozmawiać z samorządowcami o wielu innych kwestiach. Zawsze w centrum są finanse, niedofinansowanie samorządów, zmiany podatkowe kolejne, które przed nami, które ograniczy nam wpływy. W związku z tym stanowiska w tej sprawie zostały przygotowane, no bo rozumiemy, że trzeba pomagać obywatelom, obniżać progi podatkowe, to jest cenne, natomiast tak naprawdę zabiera to pieniądze samorządom, czyli tym samym obywatelom z drugiej strony. Więc stanowisko, aby zwiększyć udział w PIT-ach, zastanowić się nad udziałem dla samorządów w VAT-ie, takie stanowiska były podjęte. Rozmawialiśmy też o sytuacji związanych z obowiązkiem meldunkowym, za który nie ma sankcji, gdzie no, ci mieszkańcy nie są zaewidencjonowani. Przekłada się to na obniżony wpływ z opłaty śmieciowej, chociażby jest kłopot z przygotowaniem bazy przedszkolnej i szkolnej, skoro nie mamy pewnej wiedzy, ile osób jest zameldowanych. Rozmawialiśmy też o problemach mniejszych gmin, które stanowią większość jednak w naszym związku. I te tematy też przygotowane zostały na walne zgromadzenie, które niebawem przed nami. Ustaliliśmy porządek obrad. To jest bardzo ważne wydarzenie, ponieważ no, jest to ten najwyższy organ naszego stowarzyszenia. Plan został ustalony, sprawozdanie komisji rewizyjnej zostało przedstawione. Stanowiska i część jest przygotowane na te obrady. Jest czas do 15 maja, aby zgłaszać kolejne.